Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Nikodem, a to jest dość nietypowy filmik, bo to jest top 10 ciekawostek o Sztokholmie. I zapraszam do lajkowania, subskrybowania mojego kanału, do wejścia na mojego Snapa i oczywiście na mojego Instagrama i na Facebooka. Zapraszam do oglądania. Ciekawostka numer 1. Sztokholm jest położony na 14 wyspach. Ciekawostka numer 2. Sztokholm to stolica Szwecji. Oczywiste przecież. Ciekawostka numer 3. Sztokholm został założony w 1252 roku przez Jarla Birgera. Ciekawostka numer 4. W 1436 roku zostały nadane prawa miejskie temu miastu. Piąta ciekawostka. Sztokholm został stolicą w 1634 roku. Szósta ciekawostka. 30 września 2016 roku Sztokholm liczył 2 260 000 mieszkańców. Kolejna ciekawostka. W 1523 roku Sztokholm został zdobyty przez Gustawa I Wazę. Ciekawostka numer 8. W 1912 roku w Sztokholmie odbyły się letnie igrzyska olimpijskie. Ciekawostka numer 9. Sztokholm ma 180 km kwadratowych, ale to tylko 1/3 całego miasta. Reszta to lasy, wody i parki. I ostatnia ciekawostka. W 1952 roku utworzono pierwszą linię metra. Więc jeżeli ten odcineczek wam się, ludziska, spodoba, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, zostawić suba, skomentować. Jeszcze raz wbijajcie na mojego Snapa, Face'a, Instagrama. Trzymajcie się. I każdy kolejne 2 lajki to będzie kolejna ciekawostka. Trzymajcie się, na razie, cześć!